Alan, z czego zasłynął Alan Turing? Alan Turing zasłynął przede wszystkim jako matematyk, logik i kryptolog, który odegrał kluczową rolę w złamaniu kodu Enigmy. Po wojnie Turing pracował nad projektami wczesnych komputerów oraz nad rozwojem sztucznej inteligencji. Pomysł na stworzenie robota Alana powstał na naszym kole robotyki. Wiele osób w szkole pytało, kiedy jakby z tymi robotami będzie można przeprowadzić jakąś lepszą interakcję. I my podjęliśmy się takiego zadania. Naszym celem stało się zbudowanie interaktywnego robota opartego właśnie na chatbocie GPT. Dodatkowo już później wpadł pomysł, żeby to bardziej tak spersonalizować, żeby on na przykład potrafił odpowiadać też na pytania nie takie z sieci, tylko po prostu pytania z naszej społeczności, typu plan lekcji, typu jakieś wydarzenia szkolne. Moją rolą było zbudowanie samego robota, podstawy jego i zainstalowanie systemu do kontrolera Raspberry Pi 4. Początkowo plan zakładał, mieliśmy go zbudować na robotycznym psie, który niestety się nie powiódł. Wszystkie sterowniki, które zostały stworzone przez twórcę tego robota, nie działały na nowszą wersję. Zbudowaliśmy aktualną podstawę Alana, czyli ten ala robotyczny jeżdżący samochód. Ja byłem programistą. Oprogramowałem sam system konwersacji tego robota i inteligencji tego robota, dzięki czemu ten robot potrafi też łączyć się ze sztuczną inteligencją i generować głos. W projekcie budowy robota każdy miał trochę inną rolę. Podzieliliśmy się po prostu zadaniami. No, w zakresie każdy ma jakieś inne kompetencje, umiejętności i doświadczenia i pod tym względem chcieliśmy jakoś wyznaczyć zadania. Moim zadaniem stało się też po prostu zmontowanie tego wszystkiego. Następnym krokiem też z naszej strony jest podłączenie kamery i analizowanie wizualnego obrazu i to będzie już moim zadaniem. Mam zamiar w wakacje nad tym sporo posiedzieć i popracować. Umiejętności, jakie zdobyłem, no to m.in. organizacja pracy, programowanie mikrokontrolerów, m.in. właśnie ten program do Alana, który pozwala mu jeździć, jak i samo budowanie takich robotów, czy wczytywanie systemów. Podczas tego projektu musiałem się nauczyć wielowątkowości, czyli żeby program robił wiele rzeczy jednocześnie. Przydała mi się pomoc kolegów, tak jakby byliśmy zjednoczonym zespołem i takiej pracy zespołowej mnie to na pewno nauczyło. Udział w konkursie TechMinds nauczył mnie terminowości. Konkurs TechMinds nauczył mnie po pierwsze, myślę, współpracy, jak chodzi o projekt. Nauczył mnie, że większy projekt wymaga podziału prac, wymaga po prostu współpracy całego zespołu nad różnymi elementami, aby te elementy potem mogły stworzyć działającą całość. Nauczył mnie systematyczności na pewno i dokładności w tym, co robię, w tym, czym się zajmuję. No i sporo doświadczeń też nabyłem w zakresie wystąpień publicznych i jakichś takich przemów, no i wywiadów, co też było dla mnie sporym, takim ciekawym doświadczeniem edukującym. Każdy, myślę, takie wyzwanie dla nich, każda wizyta w jakiejś instytucji czy udział w warsztatach pokazuje im, że wszystko mogą i warto takie wyzwania podejmować. Także myślę, że to jest jakby najcenniejszy taki z tego, taka korzyść dla ucznia z tego projektu. Wsparcie w postaci grantu, no to po prostu wręcz nieoczekiwane spełnianie naszych marzeń. Czym jest firma PwC? PricewaterhouseCoopers to globalna firma świadcząca usługi doradcze i audytorskie. Firma ta oferuje szeroki zakres usług z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa prawno-finansowego. Ja jestem Maciej Wójcik, mam 19 lat, chodzę do klasy 4 Technikum Programistycznego w Laskach. Nazywam się Klaudiusz Wypych. Co by tu jeszcze powiedzieć? Mam 23 lata. Jestem uczniem 4 klasy Technikum Programisty.
Nazywam się Adam Pilipiec, mam 18 lat, 3 lipca skończę 19. Pochodzę z Bartoszyc. Nazywam się Hanna Stachera, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum dla Niewidomych w Laskach.